Witam serdecznie, pokażę jak przygotować sałatkę ziemniaczaną. Do przygotowania będziemy potrzebowali około 700 g ugotowanych ziemniaków w mundurkach, 4 jajka ugotowane na twardo, 1 pęczek szczypiorku i 1 pęczek rzodkiewki. Na sos 5 łyżek jogurtu naturalnego typu greckiego, 3 łyżeczki chrzanu, 1 łyżeczkę soku z cytryny, 2 łyżki oliwy lub oleju, szczyptę cukru, sól, pieprz do smaku. Ugotowane w mundurkach, obrane i wystudzone ziemniaki kroję w kostkę. Umyty i osuszony szczypiorek drobno kroję i dodaję do ziemniaków. Umyte rzodkiewki kroję w półplasterki i dodaję do sałatki. Jajka kroję na mniejsze kawałki i dodaję do sałatki. Teraz przygotuję sos. Wszystkie składniki na sos dodaję do jogurtu, doprawiam solą i pieprzem, dokładnie mieszam, sos jest gotowy. Tak przygotowanym sosem polewam sałatkę i delikatnie mieszam. Tak przygotowaną sałatkę odstawiam na około 30 minut, aby przeszła smakiem. Jeżeli Państwu przepis się spodobał, to proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmikiem, będzie mi bardzo miło. Sałatka jest gotowa. Życzę smacznego.